Dzień dobry wszystkim, jak miło, że mamy już poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, zdrowi, tryskający chęcią rozpoczęcia nowego tygodnia. Mam nadzieję, że tak macie. Jeśli tak nie jest, jeśli poniedziałki Was nużą, jeśli każdy poniedziałek czujecie bezsens, że znowu nowy tydzień i znowu, nie wiem, przykre obowiązki, albo nic się w moim życiu nie dzieje, albo dzieje się to, czego nie chcę, koniecznie dawajcie znać. Zapraszam do kontaktu, bo my tutaj, słuchajcie, na Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj pobudzamy się do tego, żeby tak nie było. Jeśli tak jest w naszym życiu, to żeby tak nie było. Pomagamy sobie w tym, żeby tak nie było, żeby nasze poniedziałki, czy nasze codzienne nawet poranki, ale nawiązuję do poniedziałków, bo dziś poniedziałek, a w naszym chyba w społeczeństwie polskim bardzo, bardzo panuje takie przekonanie, że poniedziałki są przykre, że poniedziałki to jest po prostu, często towarzyszy nam właśnie poczucie jakiegoś takiego, takich obniżonych, że tak krótko się wyrażę, wibracji. Mam nadzieję, że tak nie macie, a jeśli tak macie, to zapraszam do aktywnego uczestniczenia w dzisiejszym odcinku. I tylko przypomnę, ponieważ w ostatnim czasie, kto był ze mną, to wie, w ostatnim tygodniu, dosyć, no jeszcze nawet nie dogłębnie, ale dosyć dotknęliśmy wiedzy, która jest w książce Melody Fletcher Świadome Otrzymywanie, wiedzy, która pokazuje nam, myślę, że po tym, co piszecie do mnie, to tak myślę, że mogę powiedzieć, że pokazuje nam, uświadamia nam, jaka jest tak naprawdę nasza potęga, w sensie potęga naszego umysłu, potęga naszych emocji, potęga w ogóle naszego stworzenia. My bardzo często idziemy przez życie, koncentrując się na jakichś naszych, nie wiem, kompleksach, nie wiem, krzywego nosa, albo ja, jak przez wiele lat robiłam odstających uszu, gdzie ten kompleks był jakby kurtyną przysłaniającą cały potencjał, który gdzieś tam przecież w nas jest, w każdym z nas i we mnie tak samo był, tylko go po prostu nie dostrzegałam, bo kurtyna kompleksów, czy kurtyna jakichś może obowiązków, może kurtyna codzienności, może kurtyna naszego postrzegania życia jako tylko takiego fizycznego, że zapominamy zupełnie o całym pięknie naszej duchowości, naszego potencjału, naszych talentach, naszych darach. Zupełnie często się nam to zdarza, że nasza codzienność sprawia, że zapominamy o tym, co jest ponad to wszystko, o tym pięknie, które jest, nawet teraz, słuchajcie, w kryzysie, tak? To, czy my się tylko skupiamy na tym, na tych informacjach, które, nie wiem, pokazują, że jest kryzys, że jest ciężko, że jest, nie wiem, zagrożenie, że są zachorowania, że są i tak dalej, to jest to dla nas kurtyną. Kurtyną, która przysłania nam całe piękno. I ja bardzo, bardzo mi się podobają takie, czasami gdzieś tam nawet na Facebooku można zobaczyć takie zdania, że skupiamy się na tych wszystkich złych informacjach, obniżających nam po prostu jakąś radość życia, a przecież życie toczy się dalej. Są dalej cztery pory roku. Księżyc nadal świeci, słońce nadal świeci. Liście nabierają pięknych jesiennych kolorów. Za chwilę spadnie biały puch. No dobra, czuję, że przesadzam. Dobra, więc słuchajcie, odnośnie tego, co się działo tutaj na Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj w zeszłym tygodniu i w ogóle ostatnio, to tak, w zeszłym tygodniu przerabialiśmy. Nie da się tego dogłębnie przerobić na transmisjach, to trzeba warsztatowo przerobić, więc zapraszam Was do kupienia sobie po prostu tej książki, kogo to zainteresowało, i przerabiania sobie w domu, a jeśli chcecie, żeby robić to w większym gronie, bo to jest absolutnie potęga, robić to w większym gronie, to dawajcie znać, może sobie coś utworzymy, jakąś taką grupę warsztatową, żeby to wdrażać w praktykę, nie tylko w teorii, w praktykę. A czasami ta wiedza jest tak zachwycająca, tak fascynująca i tak nie możemy jej ogarnąć umysłem, że właśnie gdyby mieć z kim o niej porozmawiać, to zupełnie nam się wszystko zaczyna układać. I taką jest też, taka jest misja też Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj, żeby tworzyć społeczność, środowisko ludzi, którzy o tym rozmawiają i później dzięki temu nawzajem się wznoszą. Ale słuchajcie, co dzisiaj?
Nie widzę komentarzy, nie wiem, czy jesteście, czy nie piszecie nic. Dajcie znać coś, cokolwiek, czy u was wszystko dobrze, czy jesteście tu przypadkiem, czy jesteście tu celowo, czy czekacie może na transmisję. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam sobie, że poruszymy tak niesamowity temat właśnie odnośnie tego, co było w zeszłym tygodniu. Melody Fletcher tak przepięknie nam tutaj mówiła, że uświadamiała nam, że jaka jest różnica w jakości życia, kiedy mamy tendencję do skupiania się na tym, czego nie chcemy w swoim życiu. Uświadamiała nam, że niezależnie od tego, czy my myślimy o tym, czego nie chcemy, czy czego chcemy, to się po prostu w naszej rzeczywistości materializuje. I w ostatnich odcinkach mówiliśmy sobie o tym, jak to się dzieje, i w skrócie tylko opowiem, że, ale to jest taki absolutny skrót, że kiedy skupiamy się na czymś, mamy jakieś myśli, jakieś nawet obrazy, tak? Bardzo często mamy czarne na przykład scenariusze, kiedy mamy jakieś obrazy w głowie, zawsze mamy myśli na temat tych obrazów, zawsze, nawet jeśli ich nie zauważamy, to o tym te obrazy generują myśli. I słuchajcie, myśli wywołują w nas emocje. Być może nawet tak, że nie zgadzasz się dzisiaj z tym, jesteś w szoku, mówisz, że to jest niemożliwe, żeby każda myśl, żeby nawet jeśli mamy 70 tysięcy myśli dziennie, to te myśli wywołują w nas emocje, tylko dzieje się to po prostu na poziomie nieświadomym, bo byśmy oszaleli, gdyby wszystko było w naszej świadomości. Ale i słuchajcie, jeśli myśli generują emocje, czyli to, jak się czujemy, a chcemy w swoim życiu czuć się inaczej, to co trzeba zrobić? Trzeba podmienić myśli. I dlatego też ja w ostatnim czasie zapraszam was do takich, co prawda nie dla wszystkich mam od razu czas, ale jak się ktoś ze mną umówi, to na pewno dojdzie to do skutku, na takie sesje 15-minutowe pomagające, czy pokazujące, jak możemy sobie samodzielnie nauczyć się te myśli podmieniać. I dlaczego to mówię? Dlaczego tak cały czas o tym nawet powiem, mówię? Dlatego, że ja w swoim życiu doświadczyłam mocy tego. Przez prawie 40 lat swojego życia nie wiedziałam, że to, co myślę, jak myślę, nie jest ostateczne i nie jest to jedyną możliwością, że mogę myśleć zupełnie inaczej. I dzisiaj, kiedy już wiem, jaka to jest niesamowita potęga, szczególnie teraz nawet w kryzysie mogę powiedzieć, jaka to jest dzisiaj potęga wiedzieć, że nie musisz myśleć tak, jak mówi ci telewizor, że masz myśleć. Możesz myśleć inaczej. To jest niesamowita potęga. Nie tylko po to, żeby przetrwać, ale po to, żeby przetrwać te czasy w jakości. Tak, żeby nasze życie nie straciło tak bardzo na jakości. Bo słuchajcie, ten wirus powinien mieć nazwę strach. On ma błędną nazwę. Strach zabija bardziej niż cokolwiek. Jeśli sobie zdamy z tego sprawę, to zaczniemy brać na poważnie tę wiedzę, która tutaj, nie tylko tutaj, bo możecie, korzystajcie z wszystkiego innego, co tylko, na cokolwiek tylko się natkniecie, czy wyszukacie sobie, ale jak warto dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek skupić, uwierzyć w to, że możemy myśleć inaczej, a tym samym czuć się inaczej. I w skrócie mówiąc, Melody Fletcher mówi, jak możemy to zrobić, czyli jak możemy przejść w swoim życiu z myślenia o tym, czego się boimy, na myślenie, czego chcemy. No, krótko mówiąc, skupiając się na tym, czego chcemy. No, krótko mówiąc, też powiem, bardzo krótko, że często, i warto jest zaobserwować, zadać sobie pytanie, jak to jest u mnie, bo często w naszym życiu my po prostu nie wiemy, czego chcemy. I dlaczego się tak dzieje? To nie jest naturalny nasz stan, że my nie wiemy, czego chcemy. Tak się może dzieje wtedy, kiedy gdzieś tam może w dzieciństwie ktoś nas wyśmiał z naszego marzenia, może nawet jako dorośli podzieliliśmy się z kimś jakimś planem, pomysłem i ktoś nas wyśmiał, albo może ponieśliśmy jakąś tam porażkę w dążeniu do realizacji tego marzenia i utwierdziło się w nas przekonanie, że nic nie możemy, że się nie nadajemy, że właściwie na nic nie mamy wpływu. Może było tak,
że po prostu byliśmy w jakimś środowisku, w którym nikt nie spełniał swoich marzeń i większość, ja jesteśmy średnią 6 osób, z którymi przebywamy. Wiecie, że tak jest. Jesteśmy po prostu wypadkową świadomości, wiary, postrzegania, sposobu myślenia kilku osób, z którymi najczęściej przebywamy. Jesteśmy, jeśli nasza świadomość nie jest na tyle jeszcze duża, że wiemy, że możemy po prostu sami generować to, co chcemy myśleć i jak się czuć, to jesteśmy pod wpływem tych najbliższych, nie najbliższych, bo to nie zawsze są najbliżsi. Czasami częściej przebywamy w pracy, gdzie nie są nasi najbliżsi, ale najczęściej przebywamy właśnie w pracy, częściej niż z najbliższymi właśnie. Więc te osoby, z którymi najczęściej przebywamy, to mają na nas wpływ. Dopóki, a jeśli najczęściej przebywamy z telewizorem, no to już w ogóle. To już w ogóle. Ale słuchajcie, więc jak robić? Ja nie widzę, nie piszecie komentarzy, czy jest. A, Henryka! No jak miło. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że Was też trochę rozśmieszyłam. Ale słuchajcie, jak to zrobić, żeby właśnie w swoim życiu, po pierwsze, jak zdamy sobie sprawę, aha, to może ja dlatego skupiam się na tym, czego nie chcę, czego się boję, mam obsesję, nie wiem, co się może jeszcze wydarzyć złego. Jeśli zdamy sobie sprawę, zadamy sobie dzisiaj pytanie, aha, czy ja w ogóle wiem, czego chcę, to możemy dojść do takiego wniosku, że nie wiemy, czego chcemy. I już nie chodzi o to, żeby szukać winnego, ale chodzi o to, żeby zdać sobie z tego sprawę, ponieważ możemy zarządzać tylko tym, z czego, co sobie uświadamiamy. Jeśli sobie uświadomimy, że w ogóle nie wiem nawet, o co mi chodzi w moim życiu, co chcę, żeby w nim było, jak chcę się czuć, jak chcę żyć, tak, jaka chcę być, to dzisiaj możemy sobie się zreflektować i uświadomić sobie, że jeśli nie wiem tak naprawdę, czego chcę, to być może dlatego, że nie stworzyłam przestrzeni w swoim umyśle do tego, żeby to było w jakiejś tam mojej świadomości, czyli w jakimś tam w mojej uwadze, o tak powiem, w mojej uwadze. I zwykle nie mamy takich rzeczy w świadomości, ponieważ nasze skupienie jest na tym, czego właśnie nie chcemy, więc zwalniamy dzisiaj przestrzeń, umówmy się, dobra? Zwalniamy dzisiaj przestrzeń na to, czego chcemy. I żeby wyklarować to, czego żeby nam się wyklarowało to, czego chcemy, możemy sobie zadawać przeróżne pytania. Na przykład możemy sobie przypomnieć coś, co chciałam kiedyś robić, jakie kiedyś miałam marzenie, którego nie zrealizowałam, bo nie miałam wtedy na to wystarczającej wiedzy, świadomości, czasu może, myślałam, że nie mam i tak dalej. Dzień dobry, Elżbieta, cieszę się, że piszecie. Piszcie, dziewczyny. I słuchajcie, możemy sięgnąć do, przypomnieć sobie, czego ja tak naprawdę kiedyś chciałam, tak? Czego kiedyś mocno chciałam, albo o czym myślałam jako dziecko, że będę robić, że będę realizować, albo do czego inni wskazują, że po prostu mam w czymś jakąś tam talent, a być może ja ten talent sabotuję. Często tak mamy, że wszyscy mamy w sobie talenty, to jest w ogóle już... To jest prawda, już teraz wiem, że to jest prawda, choć kiedyś myślałam, że ja nie mam, ale tym już się z Wami dzieliłam. W każdym razie, słuchajcie, czasem bywa tak, że my sami nie widzimy siebie tak, jak widzą też nas inni, w sensie, że nie widzimy swojego talentu, bo bywa tak, że kiedy dla nas coś, nam coś przychodzi łatwo, czyli jest nasz, mamy do tego predyspozycję, jakiś dar, jakiś talent właśnie, przychodzi nam to łatwo, to my mamy tendencję do minimalizowania wartości tego. Czyli ja się często dzieliłam taką momenty w moim życiu, że kiedy lubię pisać, ale właśnie nigdy nie postrzegałam tego w kategorii talentu, zawsze mi się wydawało, że po prostu no każdy może coś pisać, nie? Więc i nawet jeśli na studiach otrzymywałam jakiś taki pozytywny feedback, że po prostu no świetne teksty i tak dalej, to zawsze sabotowałam ten talent, sabotowałam ten, no nie wiem czy dar, ale sabotowałam te informacje, sabotowałam to w sobie, odrzucałam. To tak jak odrzucamy czasem komplement, nie? A, ładnie dziś wyglądasz. A, nie, tam zmęczona jestem, nie? Odrzucamy to po prostu. Nie jesteśmy często przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć o sobie pozytywnie, ponieważ może latami myślimy o sobie negatywnie i to stało się już naszym stylem myślenia. Więc czasami, jeśli ktoś nam powie,
coś dobrego o nas, w sensie, że coś nam dobrze zawsze wychodzi, że coś potrafimy robić i tak dalej, może to być naszą wskazówką, jeśli to otworzymy się na to i dopuścimy to do siebie, że może rzeczywiście ktoś ma rację, bo obraz nie widzi tego, co ma w swoich ramach. Tak czasami jest, że kiedy patrzymy na siebie przez tę kurtynę wszystkich tych kompleksów, czy tej niemocy swojej, to po prostu nie dostrzegamy tego, co możemy rozwijać, co jest też, słuchajcie, to, co my dostaliśmy jako dar, dar psychiczny, duchowy, manualny, słuchajcie, no mogę tutaj wymieniać, to jest zawsze dla nas wskazówką, że to jest gdzieś ta nasza droga, gdzieś tędy trzeba iść, bo nie dostajemy talentów, żeby nam, nie wiem, nie były potrzebne, do niczego nie służyły, żeby nam utrudniały życie. Nie, otrzymujemy jako wskazówki do naszego powołania. Taka, słuchajcie, ja doszłam do tego pisząc kawę z Bogiem, nie wiem czy mam tę książeczkę, jest taka u mnie na stronie www.dorotaozo.pl książka Kawa z Bogiem, właśnie, tam są takie różne refleksje i zachęcam Was do nabycia sobie, ale właśnie do tej wiedzy wtedy doszłam, nie? Że po prostu to, do czego, co mi wychodzi dobrze, to jest jakiś tam mój talent, który dostałam po to, żebym mogła realizować swoje pomysły, marzenia, tak? Ale żebym mogła też go udoskonalać, żebym mogła za nim iść, żebym mogła go rozwijać. I słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Że czasami właśnie kiedy w życiu mamy tak, że no nie wiemy nawet czego chcemy, często tak mamy, szczególnie kobiety, które gdzieś tam już w takim właśnie wieku, że już, no, dzieci już są na świecie, już wiecie, już ten czas wypełniony czy macierzyństwem, czy tam jakimś tam budową domu, urządzaniem się w życiu i tak dalej, został już jakby zrealizowany, ten czas już jest za nami, to wtedy często przychodzi taka refleksja, ale co ja tak naprawdę mogłabym w swoim życiu robić, tak? Wtedy nam przychodzi takie, ale co dalej, nie? I słuchajcie, jeśli macie problem z odkryciem tego, to też dawajcie znać. Nie to, że jestem jakąś tam specjalistką, ale już wiele sposobów, metod takich coachingowych. Uwielbiam coaching. Jestem w szkole neurocoachingu. Zapraszam wszystkich do tej szkoły, którzy chcecie w ogóle też się rozwijać, bo to jest nie tylko po to, żeby, nie wiem, być coachem, mieć ten certyfikat, ale też dla samej siebie. Dla siebie, bo jest to niesamowita wiedza, są to narzędzia, które pomogą nam, nawet nie tylko jeśli nie czujemy się jeszcze w sensie pomagania innym, ale pomagają nam, sobie. Możemy pomóc dzięki tym narzędziom, czyli możemy się nauczyć takiej samoobsługi po to, żeby właśnie lepiej żyć. Ale i słuchajcie, Melody Fletcher w zeszłym tygodniu nam mówiła, że warto jest ustalić, czego tak naprawdę chcesz, poobserwować sobie, jakie emocje, to jest bardzo ważne, poobserwować, jakie masz w związku z tym emocje, jakie ci to daje uczucia, czy czujesz się myśląc o tym dobrze, czy to czujesz, że to nie jest twoje, ale warto jest też przy okazji zwrócić uwagę na, uwaga, opór. O oporze też było mówione, więc zachęcam wszystkie osoby, które nie widziały poprzednich transmisji do obejrzenia. Wszystkie są na YouTubie, Dorota Orzuk kanał. I słuchajcie, widzę, że tam już coraz bardziej zaglądacie, bo widzę po wejściach. Zawsze się śmiałam, że ten kanał YouTube po prostu jest tam moim tylko archiwum. Ja tam wrzucam te transmisje, bo mi szkoda, żeby gdzieś tam kiedyś może na Facebooku zniknęły, bo to różnie bywa. Czasami Facebook potrafi odciąć nas od społeczności, którą tworzymy, bo tak sobie umyśli. I tak się dzieje wielokrotnie, więc żeby tego nie stracić, to po prostu tam wrzucam, ale bardzo, bardzo się cieszę, że tam zaglądacie. I słuchajcie, może się pojawić również opór. Warto jest wiedzieć, że coś takiego może się pojawiać. Jeśli już dzisiaj jakby przychodzi do mnie obraz tego, czego chcę, ale czuję taki opór w sobie, to warto jest wiedzieć, że to jest naturalne, że może się tak pojawić, że każdy właściwie opór może być jest dla nas właściwie szansą do skoku w rozwoju, ponieważ opór, jeśli przekroczymy opór, to znajdziemy się po drugiej stronie mocy. O, zepsuło mi się urządzenie. Oj. To jesteśmy po drugiej stronie mocy. Czekajcie, muszę to jakoś naprawić. Rozładował mi się, wybaczcie chwilkę, rozładował mi się stojak. Jak to zrobić? A już wiem, dobra.
Już mam pomysł. A, czekajcie, czekajcie. Tylko sobie komputer wezmę. Już sobie tylko wezmę, oprę może o komputer. O, o i super. Ok? Chyba ok. Dobra. Jeszcze może jakieś... O, jaśniej będzie. No więc... No więc każde poczucie takiego oporu, że coś tam mnie hamuje, może być tym hamulcem dla nas, ale może być też szansą, i to jest szansa, bo jeśli przejdziemy ten hamulec, odkryjemy, co to jest, co mnie tak powstrzymuje. Najczęściej są to właśnie przekonania nasze, nasz system wiary i przekonań o tym, co możemy, dlaczego nie możemy i tak dalej. Więc... sama wiedza, że może taki opór się pojawić, już pomaga nam do tego oporu podejść inaczej, niż gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest naturalne, nie? Jaka to jest niesamowita wiedza. Gdy już wiemy, że tak może być, to po prostu jesteśmy na to przygotowani i możemy przejść przez to bardziej łagodnie. Na ten temat powstanie cały kurs, już Was dzisiaj zapraszam serdecznie, bo będzie niesamowity. Natomiast wracając do tematu. Melody Fletcher mówiła nam w zeszłym tygodniu, żebyśmy właśnie obserwowali w sobie emocje, że to nie tylko myśli, ale właśnie emocje generują co? Generują wibracje, czyli kiedy my odczuwamy w sobie emocje, to te emocje tworzą jakby, no, ja tak powiem w skrócie, drgania, ale tworzą częstotliwość, którą emanujemy, która tworzy też nasze pole wokół nas, energetyczne, elektromagnetyczne i w ogóle tworzy... Słuchajcie, też naszą aurę i tak dalej, ale do czego zmierzam? Do tego, że nie samym działaniem i nie samym myśleniem możemy otrzymywać, jak mówi Melody Fletcher, to czego chcemy, ale słuchajcie, przede wszystkim właśnie emocjami. I jaka jest recepta po tych wszystkich ostatnich transmisjach? Możemy dojść do wniosku, że receptą taką na zwrócenie się w naszym życiu w stronę tego, czego chcemy i otrzymywanie wręcz tego, jest odczuwanie tych emocji jako odczuwanie emocji jako tu i teraz. Czyli jeśli w naszym życiu, już powiedzmy, że przejdziemy ten etap, że uświadamiamy sobie, że skupialiśmy się na tym, czego nie chcemy, podejmujemy decyzję, dzisiaj już chcę inaczej żyć, chcę to, czego chcę, czyli już nie chcę myśleć strachem, w oparciu o strach, tylko chcę myśleć, po prostu chcę żyć pełnią mojego życia, tak? Mojego potencjału może. Więc podejmuję decyzję i co? Zadaję sobie pytanie, czego ja w ogóle naprawdę chcę, co jest ważne w moim życiu, jak w moim życiu chcę, uwaga, się czuć. To już było też powiedziane. Czekajcie, jeszcze sobie podniosę, bo jakoś mi tak nisko było. O, tak chyba lepiej. Jak chcę się czuć, bo wszystkie, było już też powiedziane, że wszystkie rzeczy materialne, statusy, stanowiska, ilość pieniędzy, to wszystko jest dla nas po prostu reprezentacją uczucia, o jakie chodzi nam w życiu. O tym już było. Mówię tutaj przypominająco, ponieważ dzisiejszy temat jest niesamowity i warto jest sobie to tak troszkę poukładać. Więc słuchajcie, stoją za tym wszystkim nasze uczucia. Więc co jest kluczem do sukcesu? Zadać sobie pytanie, jak ja chcę się czuć w swoim życiu? Co chcę czuć w swoim życiu? Co chcę czuć? I słuchajcie, dlaczego te uczucia są takie właśnie ważne? Ponieważ to nasze emocje, uczucia, to jak się czujemy, wprawiają nas właśnie w te wibracje. I słuchajcie, takie dla mnie stało się jakby puzzle, mi ktoś w układance dołożył, że... Stało się dla mnie jasne to wszystko, o czym mówią wszyscy ci guru, którzy mają wielkie sukcesy i mówią ludziom, że nawet Melody Fletcher tak fajnie mówi, że każdy głupek na tym świecie
może mieć to, czego chce. To zdanie jest dla mnie niesamowite. Każdy głupek na tym świecie nawet może mieć w swoim życiu to, czego chce. I uwaga, właśnie oni mówią, że niesamowitą potęgą jest nasza, słuchajcie, wyobraźnia. I że oni mówią, że wiecie, na pewno wiecie, że jest mnóstwo takich narzędzi jak wizualizacja, jak tworzenie mapy marzeń, jak tworzenie właśnie, no tak, mapy marzeń, to się też jakoś różnie nazywa, ale mapy marzeń, że bierzesz, zachęcam Was do tego, to jest naprawdę niesamowite, bierzesz, nie wiem, jakąś, nie wiem, kartkę z bloku, jakiś, jak to się tam nazywa, arkusz czy coś i sobie po prostu nanosisz na ten arkusz to, co chcesz w swoim życiu. To jest też fajne do stymulowania się, jeśli mamy problem jakiś z określeniem, czego naprawdę chcemy. Ponieważ nasz mózg jest po prostu zadaniowy, już też to było wiele razy powiedziane, on potrzebuje otrzymać rozkaz, zadanie, czego my chcemy. Czyli za każdym razem, kiedy usiądziemy sobie, dlatego coaching jest taki niesamowity, ponieważ kiedy zadajesz sobie jakieś pytanie albo coach ci zadaje pytanie, to po prostu Twój mózg dostaje zadanie, czyli ma poszukać odpowiedzi. I tak samo jest ze stworzeniem plakatu marzeń, że jeśli usiądziesz sobie, nawet jeśli dzisiaj myślisz sobie, a nie wiem, co ja bym tam miała nanieść, ale usiądziesz sobie nad kartką papieru, to Twój mózg dostaje zadanie, polecenie dostaje, że ma Ci po prostu z głębin podświadomości przypomnieć, ma Ci wysunąć to na pierwszy plan, co jest ważne w Twoim życiu. I możemy sobie taki plakat marzeń stworzyć, możemy sobie tam narysować, namalować, powycinać z gazet, nie wiem, co tylko nam się, po prostu do czego czujemy, że mocniej bije nasze serce. I słuchajcie, i to jest ważne, do czego czujemy, że mocniej bije nasze serce, ponieważ zawsze jak naniesiemy tylko, nie wiem, jakieś rzeczy, które są tylko z pozycji głowy, czyli tylko racjonalnie, no nie wiem, czyli chciałabym zrobić to stanowisko, bo by wypadało, nie wiem, mama by była zadowolona albo społecznie by to było dobrze o mnie świadczyło. To jest racjonalizm, to nie działa. Działa wtedy, kiedy działamy z pozycji serca, czyli kiedy naprawdę to, co chcemy, jest tym, czego my naprawdę chcemy. I Melody Fletcher bardzo mocno o tym mówi, żeby dlatego właśnie obserwować swoje emocje. Jakie emocje mi to daje, że o tym myślę? Czy to mnie wprawia w jakąś chęć, w jakieś pragnienie właśnie? Czy to staje się pragnieniem? Jeśli to staje się pragnieniem mojego serca, to słuchajcie, to wprowadzamy się właśnie w te emocje, które, jak Melody Fletcher też powiedziała i mówi też o tym prawo przyciągania właśnie, które przyciągają do nas rzeczy podobne, rzeczy, sytuacje ludzi podobnych. Ja tego bardzo często doświadczam, bo jestem też od 6 lat w organizacji Mary Kay, która skupia kobiety, ale nie tylko kobiety, skupia wokół takiej cudnej misji wzbogacania swojego życia nawzajem. Oczywiście mamy produkty, są to kosmetyki, które tu możecie każdego dnia widzieć na mojej twarzy, też męskie, ale kosmetyki są, to już w ogóle jest jakość, że jeśli by nie była to ta jakość, którą bym chciała reprezentować, to bym się na pewno tym nie zajmowała. Więc kosmetyki swoją drogą, one tutaj jakby jakoś sama o nich mówi, ale oprócz tego też cały system szkoleń, cały system wsparcia, tworzenia grup, to jest misja, która jednoczy ludzi wokół oczywiście jakiejś idei, wokół jakichś tam pewnie też celów i tak dalej, bo przecież zarabiamy, ale jednoczy, tak, w tym pomaganiu sobie. I to jest takie, słuchajcie, właśnie piękne. Więc doświadczam tego, że jakby do mojego życia również przychodzą ludzie, z którymi gdzieś tam jest mi po drodze. I pewnie mnie tutaj bardzo dobrze rozumiecie, bo wiele osób do mnie pisze, że to gdzieś tam słuchacie live'ów, słuchacie tych transmisji, nawet Henryka robi notatki. Bardzo Ci gratuluję, to jest poziom zaangażowania już. Także jesteś po prostu na drodze absolutnie. Absolutnie na dobrej drodze, bo tym się właśnie różni zaangażowanie od zainteresowania. Zainteresowanie jest wtedy, kiedy tam sobie czasem włączę, nie? Coś. A zaangażowanie jest wtedy, kiedy całą sobą, całym sobą
Angażujesz się w ten temat. I to zaangażowanie tworzy również emocje. To zaangażowanie tworzy również emocje. I słuchajcie, i do tych emocji, które wytwarzasz, na poziomie których jesteś, dołączają się, Melody mówi, reprezentacje ludzi, okoliczności, sytuacji, pomysłów, które pasują do tego poziomu wibracji. Które pasują do tego poziomu wibracji. To jest ta wiedza, że kluczem właśnie do wyjścia na stronę w swoim życiu tego, czego chcę, nie wiem, chcę pełniej po prostu żyć, bo wszyscy chcemy po prostu pełniej żyć, to jest odkrywanie tego, co mi daje radość i przyjemność, nie wiem, jaka jest moja pasja, jakie jest moje marzenie, z kim chcę przebywać, co chcę robić, co chcę realizować, co chcę w sobie odkrywać. Ponieważ za każdym razem, kiedy odczuwamy tę przyjemność, tę radość robienia tego, to doczepiają się do tego kolejne rzeczy, które do tego pasują. I wspomniałam, że ja tego doświadczam, będąc właśnie w Mary Kay, bo do mojego życia jakby przychodzą osoby, coraz częściej, coraz więcej takich osób, samo to, że tutaj dzisiaj jesteście dlatego, że pasujecie do mojego poziomu wibracji. Jesteście dlatego, bo pasujecie do tego, co jest dzisiaj w moim sercu, krótko mówiąc. Naprawdę, to jest takie niesamowite. Gdybyście nie pasowali, to po prostu by was nie było, albo byście może weszli z przypadku i odeszli. To jest niesamowite. Więc jeśli chcemy w swoim życiu lepszej jakości, bo chcemy po prostu czuć się w inny sposób niż czujemy się dzisiaj, to co możemy robić? Mówi pięknie Melody, możemy po prostu generować w sobie te uczucia. I mamy taką moc. I ci wszyscy guru, o których wspomniałam, oni mówią właśnie jednogłośnie. Zawsze to było dla mnie, taka teoria, jak oni to mówią, robią, dobrze im się mówi, bo już są gdzieś tam wysoko, tak? Ale oni mówią jakby jednogłośnie, choć różnymi językami, w różnych książkach, w różnych swoich przekazach. Mówią, jeśli chcesz w swoim życiu czuć się w dany sposób, chcesz, nie wiem, żeby rzeczy się działy, chcesz, żeby dołączyli do ciebie ludzie, z którymi coś możesz zrobić, chcesz coś zrobić, dołączą do ciebie, jeśli będziesz na tym poziomie energii, na tym poziomie wibracji, czyli na tym poziomie emocji, do którego oni będą jak magnetyzm się doczepiać. Wiem, jak to brzydko to brzmi, ale po prostu nas zawsze do siebie albo ciągnie, albo odpycha. Jeśli nas do siebie ciągnie, to mamy gdzieś tam te wibracje podobne. Naprawdę. I to działa jak magnetyzm. I jeśli chcemy czuć, jeśli chcemy, żeby w naszym życiu wydarzały się, nie wiem, rzeczy, sytuacje, chcemy, nie wiem, spełnić jakieś swoje marzenie, to ci wszyscy właśnie guru, i to mi się tak pięknie naprawdę układa, i chcę was tym dzisiaj zainspirować, oni mówią, i ja też to zaczęłam praktykować, bo mnie zachwyca piękno tego naszego stworzenia, że no Bóg nam dał wszystkie te narzędzia. Bóg nam dał wyobraźnię, emocje, dał nam intuicję, dał nam, nie wiem, wiarę, możliwość wiary, tak? To, czy my korzystamy z tego wszystkiego, to zależy po prostu od nas. To są łaski, które otrzymaliśmy, ale nie wszyscy z tego korzystamy. I o to chodzi, żeby przebudzić w sobie świadomość tych... ostatnio nawet taki artykuł napisałam, nawet go jeszcze chyba nie opublikowałam, ale właśnie no krótki, ale taką zajawką, żeby zainspirować ludzi do zwrócenia, do uświadomienia sobie tego, że mamy te narzędzia, bo czy my w swoim rutynowym, codziennym życiu pamiętamy o tym, że mamy wyobraźnię? Czy my pamiętamy, że emocje są wskutek myśli i że jeśli chcemy zmienić emocje, to po prostu możemy nimi zarządzać, że możemy wybierać w swojej głowie inne myśli? Nie pamiętamy tego, skupiamy się, nie wiem, na to, ile mamy zapłacić za faktury, na to, że dzieci mają odrobić zadanie, na to, że szef coś tam od nas wymaga, na to, że czegoś tam jeszcze nie umiemy, a czy nie jest tak?
Więc kluczem, Melody mówi i ci wszyscy guru mówią, i ja to naprawdę chciałam praktykować, a w ogóle w sobotę doświadczyłam cudu w związku z tym, żeby kluczem jest stymulować się do tych emocji, do tych uczuć, które chcemy, żeby były, żeby w nas były. Nie do tych, które nam nie służą, tylko do tych, które chcemy. I jeśli Melody mówi, że trzy rzeczy mamy zrobić, skupiać się na tym, co pozytywne, czyli na tym, czego chcemy na przykład, albo na tym, co pozytywne już jest dzisiaj w naszym życiu, bo będzie tego po prostu więcej. To jest ta filozofia mówiąca o wdzięczności. Jeśli jesteś wdzięczny za to, co masz, dostaniesz tego więcej. Jeśli nie jesteś wdzięczna, nie dostaniesz więcej. Bo doczepia się do tego, jeśli jesteś wdzięczna, to do twojej wdzięczności, do emocji wdzięczności doklejają się kolejne rzeczy, ludzie, okoliczności, sytuacje, które są reprezentacjami tej samej częstotliwości. Czyli jak magnetyzm to działa, że do twojego życia dochodzi tego więcej. Dochodzi więcej tego, z czym emanujesz. Jeśli emanujesz wdzięcznością, dochodzi więcej rzeczy, za które będziesz wdzięczny. Wdzięczna. To jest niesamowite. Więc skupiać się na tym, co pozytywne, czyli zacząć po prostu robić to, co nam daje przyjemność. Zacząć, nie wiem, słuchajcie, czy nie jest tak, że za każdym razem, kiedy nie wybieramy tego, co byśmy gdzieś tam chcieli, nawet czasami przez głowę nam przechodzi taki pomysł, a może bym zaczęła coś tam robić, tak? A może bym zaczęła pisać, a może bym zaczęła malować, a może bym zaczęła... Nie? Tak i czujemy, a fajnie by tak było coś zacząć. Ale zaraz racjonalizm się uruchamia, to ten opór właśnie. Racjonalizm, że nie, nie możesz, bo nie masz czasu, bo masz małe dzieci, bo to jest, się nie sprzeda, bo kto to kupi, bo czy to w ogóle potrafisz, bo co ty sobie myślisz o sobie, że ty byś zaczęła na przykład malować, albo pisać, albo nagrywać transmisję, nie? Co ty sobie myślisz w ogóle? Ja tak miałam. Nie? Co ty sobie myślisz, że możesz nagrywać transmisję, ale co ty tym ludziom chcesz powiedzieć, nie? I to jest właśnie ten opór, ten system przekonań. Jak to przejdziemy, to skok w naszym rozwoju, ponieważ zacznie się do nas dołączać po prostu więcej tego, co nam daje tę radość. Dwa, zwracać uwagę, jak się czuję w związku z tym właśnie. Zwracać uwagę, jak się czuję, bo jeśli, słuchajcie, jeśli czegoś naprawdę chcemy, ale czuję na przykład, mamy ustalone, no chciałabym, chcę, nie wiem, zrealizować takie, a nie jakieś tam marzenie, tak? Ale czuję w sobie ten opór i moje emocje to tam aż mnie ściska w żołądku, bo jakiś taki strach czuję, czy dam radę, nie? To co jest kluczem, żeby robić? I to jest teraz, słuchajcie, recepta, która jest warta miliony. Wiele razy o tym mówiłam, ale będę o tym jeszcze cały czas mówić, bo to jest niesamowite. To jest właśnie to, czego ja doświadczam. Co na początku mnie wkurzało, jak ci wszyscy guru mówili o tym, że ale co oni tam gadają, bo już mądrzy są, bo są gdzieś tam osiągnęli to, co chcą, nie? Ale teraz wiem, że oni po prostu mówią to, bo chcą dla nas dobrze. Oni mówią tak, jak ja teraz mówię, nie mówię tego po to, żeby się mądrzyć, tylko że to działa i to jest niesamowite i dlatego się tym dzielę. Dzielę się tym z wami, a wy się podzielicie dalej, jak rzeczywiście zaczniecie to praktykować i zacznie u was też przynosić takie rezultaty, że codziennie widzicie, tacy nakręceni będziecie jak ja. Ale słuchajcie, co mam na myśli? Możemy dzięki wyobraźni, dzięki wierze, dzięki emocjom wprowadzać w sobie stan z tej przyszłości, o którą nam chodzi. Czyli możemy przenosić się niejako w swojej wyobraźni, w swojej głowie, w swoich emocjach, przenosić się do tego, czego chcemy. Czyli odczuwać przyszłość, zanim nadejdzie. Mówił też o tym Hawkins, którego tak mocno przerabialiśmy, ale to jeszcze nie sposób tego przerobić, więc jeszcze do niego na pewno wrócimy. Ale słuchajcie, możemy stymulować się, czyli przenosić swoje w sobie, przenosić się w sobie do uczucia, o które mi chodzi, czyli do stanu, który już chcemy, żeby się wydarzył. Do tego, co chcemy, żeby się wydarzyło, na przykład, powiedzmy, że jesteśmy na etapie, że mamy ustalone, co chcemy, i możemy się w sobie przenosić do tego, jakby się to wydarzyło. I wtedy, słuchajcie, co się dzieje? Odczuwamy w sobie te emocje, które towarzyszą, jak już zrealizujemy coś, co chcemy. Czyli to są w nas emocje,
które jakby będą, kiedy to zrealizujemy, ale my możemy je przywoływać już wcześniej. To jest niesamowite. Hawkins też o tym mówi, że możemy po prostu wywoływać w sobie przyszłość, tak? Jakby odczuwać w sobie przyszłość, zanim nawet nadejdzie. Nawet niektórzy mówią, przypomina, tak jak możemy przypominać sobie to, co było już w przeszłości, tak samo nasz umysł może jakby przypominać sobie, wiem jak to brzmi, ale wyobrażać sobie to, co chcemy, żeby było w naszej przyszłości i odczuwać to już tu i teraz. I Hawkins to pięknie nazwał, że wtedy aktywujemy swoją przyszłość, że my ją po prostu aktywujemy. A Melody Fletcher tak pięknie o tym mówi, obrazując nam nasze życie, taką metaforę stosuje, do gry, porównuje do gry komputerowej, tak? Że możemy sobie wyobrazić, że nasze życie jest grą komputerową i my jesteśmy tymi bohaterami, awatarami. I co się dzieje w grze, jeśli bohater stoi w miejscu, nic się w tej grze nie dzieje, na przykład, nie wiem, coś by chciał, ale nie idzie za tym, czego chce, tak? Nie wchodzi w akcję, nie sięga po to, czego chce. Co się dzieje? Bohater, no jest, gra jest nudna to raz i czasami tak jest w naszym życiu, że właśnie nic się nie dzieje, bo robimy ciągle to samo, nie sięgamy po nowe jakieś rzeczy, marzenia, nie uczymy się nowych rzeczy i nasza gra staje się po prostu nudna, staje się rutynowa. I co się wtedy dzieje? Nasza bohaterka, nasz bohater po prostu stoi w miejscu i co się, pewnie się zgodzicie ze mną, co się dzieje za każdym razem w nas, kiedy przejdzie nam przez myśl jakiś tam ten pomysł, jakieś tam marzenie, a coś bym chciała, coś takie, czujemy jakiś entuzjazm do czegoś, a ja bym coś chciała zrobić, tak? I co się w nas dzieje, kiedy za tym pójdziemy, nie? Zaczynamy po prostu inną mieć energię, zaczynamy, nie wiem, robić rzeczy, o które byśmy wcześniej się nie podejrzewali. Po prostu nasz potencjał zaczyna się uwalniać w sytuacjach, w takich sytuacjach. A co się dzieje, kiedy za niczym nie idziemy, ponieważ mamy taki system przekonań, że nic nie możemy, nic się nie opłaca, do niczego się nie nadajemy, w życie jest po prostu łez padołem i najlepiej, żeby już się skończyło. Nic się nie dzieje i wstępuje w nas za każdym razem, kiedy nie pójdziemy za tym, co gdzieś w naszym sercu nam zagra, wstępuje w nas po prostu frustracja. I najpierw jest to frustracja, kiedy ta frustracja nie stanie się dla nas mobilizacją do jednak zrobienia tego, to słuchajcie, Melody przepięknie mówi o spektrum umocnienia, o takiej skali emocji. Nie wiem, czy znajdziemy na to tyle czasu, żeby to przerobić, ale zachęcam Was do kupna tej książki. Nie mam z tego żadnych korzyści. Moją korzyścią jest to, że napiszecie do mnie, że kupiliście i że możemy razem wspólnie tworzyć społeczność, w której możemy o tym rozmawiać, praktykować, a może nawet utworzymy społeczność warsztatową, że zaczniemy to w praktyce stosować. Dajcie znać, czy chcecie do takiej właśnie grupy. I słuchajcie, jeśli ta frustracja nie stanie się dla nas mobilizacją, tylko po prostu jeszcze bardziej się zniechęcimy, to wpadamy w co? Wpadamy w taką apatię wręcz, tak? W swoim życiu. Czyli nic się w tej grze już wtedy nie dzieje, bo nawet nie mamy ochoty rano wstać z łóżka. Jak nie musimy, to nie wstajemy. A jak musimy, no to wstajemy z brakiem ochoty, a z przymusu. I jakie mamy wtedy emocje? I o to właśnie chodzi, że to, żeby przerwać to koło zamknięte, to możemy, mamy taką moc, naprawdę, to jest niesamowite, mamy taką moc stymulowania się do tego, do odczuwania tych emocji, które już chcemy. Więc jeśli dzisiaj czujemy w sobie niemoc, to możemy użyć, nie wiem, możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie w innej sytuacji. Możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie w sytuacji, w której realizujemy coś wspaniałego w naszym życiu, co może gdzieś tam jest naszym cichym marzeniem. Ale ten opór, racjonalizm i ten system przekonań, że nie możemy, że nie mamy czasu, że się nie nadajemy, że jesteśmy za starzy, za młodzi, nie wiem, nam to odebrał. Nam to odebrał. W piątek była cudna transmisja pod tytułem, chyba w piątek, czy w czwartek, nie pamiętam. Kto jest bohaterem Twojej historii? Taki tytuł, przepiękny. Kto jest bohaterem Twojej historii? Czy bohaterem Twojej historii jesteś Ty,
Czy może jakieś przekonanie, które cię dzisiaj trzyma i nic w swoim życiu nie robisz właśnie, bo nie wierzysz, że możesz coś robić. Wiara spełnia marzenia. Takie hasło jest na moim wielkim billboardzie, że wiara spełnia marzenia, bo popatrzcie, narzędzie wiary otrzymaliśmy. Wiary, wyobraźni, siły woli. Słuchajcie, jaka to jest potęga. Zupełnie, jeśli chcemy podnieść, jeśli chcemy, żeby nasz potencjał zaczął się uwalniać, realizować, nie wiem, rozprzestrzeniać, pomnażać, to pierwszą rzeczą, żeby go aktywować, to trzeba go zauważyć. Tak jak w tej grze, którą, o której mówi Melody, że życie nasze to taka jak gra. Jak najeżdżasz na bohatera, na awatar. Ci, którzy mają dzieci, to wiedzą, jak te gry wyglądają. Że jak się najeżdża na bohatera, to on zaczyna wibrować, tak? Czyli zaczyna być aktywny. I jeśli my swoją świadomością, swoją uwagą, swoją wiarą najedziemy na nasz potencjał, to on zacznie co? Wibrować, czyli zacznie się aktywować, zacznie się uwalniać. I tak właśnie w ten sposób w swoim życiu zaczynamy robić rzeczy, o które byśmy się wcześniej nie podejrzewali. To jest piękne. I co prawda myślałam dzisiaj, że sobie opowiemy trochę o tym, jak funkcjonuje nasz mózg. Jaka to jest potęga, jakie to jest niesamowite, ale pewnie by się za bardzo przedłużyło. Więc zapraszam Was do malutkiej zabawy, do dziennika 365 dni budowania siebie. Pierwsza osoba, która napisze dzień pomiędzy 1 a 365, to tej osobie chętnie przeczytam przesłanie na dziś. To taka zabawa jest, słuchajcie, ale piękne jest to, że zwykle właśnie te przesłania bardzo trafiają w to, czego dana osoba potrzebuje. Dlaczego to mówię? Ponieważ dziennik 365 dni budowania siebie, już Wam pokażę. To jest 365 dni z przesłaniami, z cytatami, mądrościami, z refleksjami, ale także z pytaniami, które możemy sobie zadać i z miejscem na odpowiedź, bo tak jak było powiedziane, nasz mózg potrzebuje polecenia i jeśli jest miejsce na odpowiedź, to po prostu jest pytanie, to nasz mózg po prostu to pytanie przyjmuje do siebie i w podświadomości naszej szuka odpowiedzi i wysuwa nam tę odpowiedź na pierwszy plan. To jest tak w skrócie mówiąc, jak się dzieje, kiedy na przykład chcemy sobie coś przypomnieć, to nie siłujemy się z tym, żeby sobie to przypomnieć. Nie chodzimy i nie myślimy, co to było. Nie, tylko zarzucamy mu polecenie, zaraz sobie przypomnę to, co chciałam, czy powiedzieć, czy o, co tam, nie? I po prostu odpuszczam. Wtedy podświadomość po prostu łączy się ze świadomością. To jest takie piękne. To jest takie piękne. Myślałam, że o tym dzisiaj sobie powiemy, ale wysyła po prostu podświadomość do świadomości. To, czego nam potrzeba i to jest mnie to fascynuje, jak to pięknie nas Bóg stworzył, co my zupełnie taką sabotując, nie wiem, swój potencjał siebie, swoją wartość, my po prostu wyrażamy ignorancję. I to jest coś, co uświadomienie sobie u mnie tego mnie po prostu przebudziło. Była Ania pierwsza, 8. Żeby nie była gosłowna, to pokażę. 8. Uśmiechnij się, Anno, uśmiechnij się, Anno. Słuchajcie, to jest też dla nas wszystkich, absolutnie. I każdy z nas będzie sobie tutaj interpretował przez pryzmat tego danej swojej właśnie sytuacji czy etapu w życiu. Łatwo mówić, tak? Czasem łatwo mówić. Czasem mamy wszystko, co jest nam potrzebne, by czuć się szczęśliwymi, a jednak nie potrafimy odczuwać radości. To największa życiowa porażka. Mieć sukcesy i się z nich nie cieszyć. No, myślę, że Anna, te sukcesy, które ma, Anna jest również w Mary Kay i sukcesy są niesamowite.
To największa życiowa porażka, mieć sukcesy i się z nich nie cieszyć. Możemy wypracować w sobie uczucie radości. Popatrzcie. Możemy wypracować w sobie uczucie radości poprzez wdzięczność, nawet za małe rzeczy. Czy nie o tym dzisiaj była mowa? To jest piękne. Gdy każdego dnia doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, wtedy staje się to naszym nawykiem i z kolejnym dniem dostrzegać będziemy coraz z kolejnymi dniami dostrzegać będziemy coraz więcej powodów do wdzięczności. Jeśli jest aż tak źle, że nie umiesz się uśmiechać, to jest taka fajna technika, włóż długopis do ust w poprzek. Słuchajcie tak. Włóż długopis do ust w poprzek, zaobserwujesz, że uśmiechasz się naprawdę. To jest niesamowite ćwiczenie. Właśnie, słuchajcie, to jest nasza potęga, że my w każdym momencie swojego życia, w każdej sytuacji, na każdym etapie, chociaż nawet jesteśmy w czarnej D, możemy coś zmienić. Zaobserwujesz, że uśmiechasz się naprawdę. Dzięki mięśniom, które wtedy pracują, do naszego mózgu dociera informacja, że ma wytworzyć endorfiny, hormony szczęścia. Do naszego mózgu dociera informacja, że ma wytworzyć endorfiny, hormony szczęścia. Jeśli potrzebujesz popracować nad nawykiem odczuwania radości, daj sobie czas i ćwicz, radość na pewno zagości. Ania pisze, że ma sukcesy, niesamowite sukcesy. Ania chyba różowego Mercedesa w tym momencie ogarniasz. Optymizm to mój talent. I refleksja dla Ciebie, Anno, ale też dla nas wszystkich. Co w ostatnim czasie przydarzyło Ci się w życiu, za co nie zdążyłaś podziękować? Co potraktowałaś jako nic wielkiego? Czy myślisz w kategorii, że rzeczy dzieją się dla Ciebie, a nie Tobie? Zapisz swoje refleksje. Piękne to jest. Popatrzcie, jak podnosi świadomość. My tutaj mówimy o podnoszeniu poziomu świadomości, o podnoszeniu naszych wibracji. To jest właśnie piękne, że czy czytając Hawkinsa, czy czytając Melody Fletcher, czy czytając wszystkie te książki, które gdzieś tam już do tej pory zostały zauważone i polecone tutaj na naszym tym kanale, to słuchajcie, podnosi nam się po prostu świadomość. Podnosi nam się świadomość, wibracje w nas wstępują inne. I myślę, że sobie przejdziemy kiedyś do tej wiedzy o tym, jak to się dzieje, że nasze wibracje są takie, a nie inne, jakie są kanały częstotliwości, fal naszego mózgu, jak możemy się tym stymulować, zmieniać sobie to, tym zarządzać praktycznie. Mamy niesamowitą moc w sobie. Wioletka pisze, żeby przeczytać trzy pierwsze. Nie wiem, ile mamy czasu. Dobra, jeden raz dla wyjątku. 16. 16 dla Dorotki. Just for you, Doris. O, jakie piękne. To, czego pragniesz, to nie rzeczy, a uczucie, które się z tym wiąże. Czy nie było dzisiaj powiedziane? Czy myślałaś o tym w ten sposób? Czy zgadzasz się? Pomyślmy. Co czujesz, gdy kupujesz wymarzone mieszkanie, samochód, gdy awansujesz na stanowisko, o którym marzyłaś? Co czujesz, gdy urodzisz upragnione dziecko? Przez cały czas, kiedy o tym marzysz, tęsknisz do uczucia, jakie pragniesz czuć. Jak można tę wiedzę wykorzystać? Boże, niesamowite. Tak jak przypominamy sobie przeszłość, tak samo możemy przypominać sobie przyszłość. Czyli uwaga, wprawiać się w stan, w jakim będziemy, gdy już to osiągniemy. Można zadać sobie pytanie, o jakie uczucie mi chodzi, do jakiego uczucia tęsknię i dana rzecz mi je po prostu zaspokoi. Zdefiniować uczucie, którego pragniemy i już dziś wprowadzać je w siebie. Wspaniale, podsumowanie dzisiejszego wykładu. Jak to zrobić? Wyobrażając sobie, że to zrobiłyśmy z pewnością, że jest to tylko kwestia czasu.
Z pewnością, to jest bardzo ważne. Wszyscy ci ludzie, którzy właśnie o tym mówią, nie chodzi, i też o tym było chyba w piątek, że nie chodzi o to, żeby właśnie by my na swoje, nie wiem, marzenia, na to, co chcemy w życiu, czasami patrzymy z taką tęsknotą, czyli z pozycji energii braku, czyli że to jest niemożliwe, to się nie zrealizuje, czyli patrzymy na to jako na abstrakcję, a nie jakoś jako na coś, co może się zamanifestować, zmaterializować w naszym życiu. I zmieniając energię na energię pewności, radości, odczuwania już radości, że to już ma miejsce. To jest właśnie generowanie tej energii, bo jeśli my patrzymy na to z pozycji energii braku tej tęsknoty, to będziemy generować więcej tęsknoty. To jest ta różnica, to jest gigantyczna różnica. Więc nie chodzi o generowanie tęsknoty, kiedy myślimy o tym, czego chcemy. Chodzi o generowanie obfitości. Więc jak to zrobić? Wyobrażając sobie, że to zrobiłyśmy z pewnością, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy nie pozostawimy ani odrobiny wątpliwości. Uczucie poczujemy aż w ciele. To niesamowita siła, która przyciąga co zdarzenia przyszłe. To niesamowita siła, która przyciąga zdarzenia przyszłe. I refleksja dla Dorotki i dla nas. Czy jesteś w stanie określić, o jakie uczucie ci chodzi, o jakie uczucie chodzi tobie? Jeśli jeszcze nie wiesz, warto pytać siebie do skutku, dlaczego tego chcę? Odpowiedź przyjdzie cicho. Opisz to. Polecenie, tutaj jest miejsce do opisania. Opisz to. Pisanie ma niesamowitą moc. Zachęcam wszystkich do pisania. Ja po prostu... Pisanie to jest pierwsze... Kiedy to ćwiczenie zrobicie na przykład sobie, możecie sobie nabyć dziennik, możecie sobie to zrobić gdzieś tam na zeszycie, jak chcecie, ale kiedy opiszecie to, to jest pisanie, to jest pierwsza manifestacja w świecie rzeczywistym tego, co się pojawiło, no w głowie, w sercu właściwie, tak? To jest pisanie, to jest pierwsze zamanifestowanie się w świecie rzeczywistym. Niesamowite, nie? I słuchajcie, Dlaczego tego chcę? To jest wyzwalanie w sobie właśnie, to jest to stymulowanie się, wyzwalanie w sobie tych emocji, które są tymi prawdziwymi powodami. Nie? Czyli jeśli wiesz, a kupię sobie, nie wiem, będę teraz więcej pracować przez rok, żeby kupić ten samochód, bo wypada, żebym ten samochód miała, to słuchajcie, poddamy się prędzej czy później. Ale jeśli my zadamy sobie pytanie, dlaczego chcę kupić ten samochód, dlaczego? I pytam się ciągle dlaczego, dopóki aż nie poczuję tego w trzewiach, że to odkryłam właśnie prawdziwy powód. To ten prawdziwy powód stanie się tym uczuciem, stanie się tym uczuciem, które nas jakby... Wspomnę o tym tylko dzisiaj, ale to jest taka wiedza, że nasze fale mózgowe są jakby to, o czym myślimy, jak tam funkcjonuje nasz umysł, to jakby tworzy pewne fale, fale naszego mózgu tworzą pewną częstotliwość, na której jesteśmy, tak? I to takie na przykład odkrycie tego prawdziwego uczucia, o które mi chodzi w życiu, to jest przeniesienie się w wibracjach, ponieważ amplituda, czyli moc zwiększania jakby zasięgu tej wibracji jest gigantyczna, czyli zwiększa się amplituda tej wibracji, czyli moc. To jest taki skok, jakby można powiedzieć skok kwantowy wręcz, tak? Zwiększa się amplituda, czyli to uczucie nas po prostu jakby przesuwa o ileś poziomów. I słuchajcie, to jest ta moc. I jeszcze Wioletka, żeby dotrzymać słowa, 68. Wioletka, ale ty masz już dziennik, kochana. Ty masz już dziennik. Pamiętam, jaka byłaś zachwycona, jak do mnie pisałaś, że on jest taki niesamowity. Zawsze otwiera ci się tam, na tym, czego akurat potrzebujesz. Dobra, 68 dla Wioletki. Dzień 68. Czy kiedykolwiek kłóciłaś się sama... O, to jest dla Ciebie. Czy kiedykolwiek kłóciłaś się sama ze sobą o swój własny pomysł? Ania, zamawia właśnie. Zamawiaj i też dziel się, Ania. Po prostu to jest
Patrzcie, można poprzez zabawę podnosić naszą świadomość. I 68. Czy kiedykolwiek kłóciłaś się sama ze sobą o swój własny pomysł? I mamy takie przesłanie. Strach, Violetto versus pragnienie. Z jednej strony słyszysz, mogę, zrobię to, chcę tego. Z drugiej strony, nie. Lepiej nie ryzykować. Może innym razem. Strach przed potencjalną porażką bywa silniejszy niż pragnienie zrealizowania marzenia, ale nie musi tak być. Możemy ćwiczyć przyłapywanie się na myślach i zadawać sobie pytanie, czy ta myśl mi służy? Możemy ćwiczyć przyłapywanie się na myślach i zadawać sobie wtedy pytanie, czy ta myśl mi służy? Refleksja. Czy zdarzyło Ci się wpaść na super pomysł, a następnie skutecznie go sobie wybić z głowy? Przepraszam, że tak się śmieję, ale my się tak znamy. Słuchajcie, to jest po prostu, uwielbiam to wszystko, bo właśnie to jest to, że w naszym życiu potem są ludzie, z którymi czujesz wręcz te same wibracje, czujesz, że jesteście bratnimi duszami, czujesz, że po prostu możecie godzinami wisieć na telefonie, łapiecie w lot swoje myśli. Dlatego tak, przepraszam, ale sobie tu prywatnie podchodzę do tej refleksji, ale to z serca, Violetka, do Ciebie. Czy zdarzyło Ci się wpaść na super pomysł, a następnie skutecznie go sobie wybić z głowy? Czy dziś myślisz o tym, jak by było, gdybyś wtedy spróbowała? Czy następnym razem przypomnisz sobie to ćwiczenie i dasz sobie szansę, zapisz swoje decyzje? Ten dziennik jest niesamowity. Ja po prostu, słuchajcie, ja jak sobie przypomnę, Violetka, daj, piszę, że niesamowite, daj znać, czy uderzające w Twoją też sytuację, Twoje potrzeby, może w okoliczności jakieś. Słuchajcie, każdy z nas, życie składa się z etapów, wszyscy jesteśmy na różnych etapach. Więc słuchajcie, pisząc ten, pamiętam, dziennik, po prostu płakałam niezliczoną ilość razy. Ja już też się o tym dzieliłam. Ja w ogóle strasznie jestem, jakby tutaj często do mnie piszecie, że niesamowite jest to, że tak się jakby odkrywam, otwieram. Nie ma dla mnie właściwie barier, mogę mówić o wszystkim. Ale to jest ten taki, to jest taki piękny etap pozwolenia sobie bycia sobą. Ale żeby do tego etapu dojść, to właśnie dlatego są też te transmisje, te książki, ten dziennik, tak? Żeby, słuchajcie, na czym polega rozwój? Rozwój polega na po prostu stawaniu się coraz bardziej sobą, nie kimś innym. Sobą. Może nie musimy siebie zmieniać, możemy się doskonalić. Po prostu my mamy siebie tylko doskonalić, swoje człowieczeństwo. Dam sobie szansę, Violetka pisze. Cieszę się. Wiem, że potencjał twoje w ogóle niesamowite. Kto nie zna Violetty, Letty Art, to zapraszam do zaproszenia do znajomych. Niesamowita kobieta. I słuchajcie, i więc płakałam niezliczoną ilość razy pisząc ten dziennik. Nie dlatego, że po prostu pisałam i płakałam nad tym, nie wiem właściwie, ale płakałam z zachwytu, jakie to jest... Czasami jak już dojdziemy do takiego, właśnie, bo tytułem naszej transmisji jest, że tylko Bóg może podmienić nam serce, ale to my możemy, nawrócenie zaczyna się od nawrócenia umysłu. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nawrócenie się zaczyna się od nawrócenia umysłu, czyli o czym mówię? Rozpoczęciu myślenia w inny sposób. Bo kiedy nasze myślenie skupia się na strachu, na żalu, na lęku, na braku właśnie, no to co nam towarzyszy? No, towarzyszą nam emocje, towarzyszy nam jakoś tak, podejmujemy decyzje w oparciu o to, co czujemy właśnie.
Czyli wybieramy, nie wiem, choćby nawet ktoś nam dawał kurę znoszącą złote jajko. Ja na przykład czasami tak mówię, że jak proponuję komuś Mary Kay, to czasami po prostu myślisz sobie, że jej, ale to jest świetna propozycja dla tej osoby. Jakie dla tej osoby to są możliwości? A ta osoba odrzuca tę propozycję, bo jej sposób postrzegania jest inny. I to nie chodzi o to, żeby się krytykować, tylko żeby zrozumieć, że każdy z nas ma swoją percepcję, sposób postrzegania. Dla mnie byłyby to na jej miejscu możliwości, ale ona jest w innym miejscu swojej świadomości i swoich potrzeb może i nie widzi tych po prostu możliwości. Pisze o tym Hawkins. Pisze o tym też Hawkins właśnie, kiedy mówiliśmy o tym, żeby się nie oceniać nawzajem, że ktoś nie robi tego czegoś w taki sposób, jak my chcemy. Nie wiem, nie, bo jego sposób, jego świadomość jest zupełnie gdzie indziej. On nie widzi tego, co ty. My widzimy przeróżne rzeczy. I słuchajcie, dlaczego to powiedziałam? Coś chciałam powiedzieć, nie wiem co. Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć, ale wiem, że już przedłużam. Więc kończąc... Aha, że... Dobra, odpuszczę, zaraz przyjdzie. Tymczasem dajcie znać, jak u was... Dorota na Krajową, no. No. Boże Święty, przepraszam, że tak się śmieję, ale... A właśnie, że Bóg może podmienić nam serce, ale nawrócenie zaczyna się od nawrócenia umysłu, czyli myśli. I pamiętacie, jak kiedyś się podzieliłam z wami takim, że przez pół dnia chyba płakałam, bo takie objawienie do mnie przyszło, że po prostu w tej takiej pieśni kościelnej chyba jest takie przesłanie, zróbcie mu miejsce, tak? I ja po prostu sobie uświadomiłam, że zrobić mu miejsce to jest to samo, jak zrobić mu przestrzeń w umyśle. Czyli kiedy w moim umyśle dominuje strach, lęk, żal, nie wiem, mam jakieś złości, niewybaczenie jakieś i tylko o tym myślę i w oparciu o to podejmuję, to jest mój poziom świadomości, czyli to tylko widzę w świecie, aha, i nie korzystam z żadnych możliwości, które przede mną stają, tak? Ktoś mi daje złote jajko, nie, kurę znoszącą złote jajko, ja tego nie widzę, bo po prostu w moim umyśle dominują te emocje, które mnie zamykają w tym umyśle. Czyli podejmuję nawet decyzję w oparciu tylko o te emocje i nie widzę żadnych innych możliwości. Nie ma przestrzeni na myślenie o tym, czego chcę. Nie mam wtedy przestrzeni na myślenie nawet o tym, nawet nie myślę o w kategoriach możliwości. Myślę w kategoriach żalu, strachu i tak dalej. I słuchajcie, i co znaczy, co do mnie wtedy przyszło, zrobić mu miejsce? Otworzyć ten umysł, pozamiatać te myśli. To jest... To nawrócenie umysłu, to jest właśnie... Wybieranie myśli jasnych, jak święty Paweł mówi. Bracia, wybierajcie myśli jasne. Kiedy wybieramy myśli ciemne, koncentrujemy się na tym, czego nie chcemy. Generujemy strach. Więc sprzątając swój umysł, robimy mu miejsce. Jakie to jest piękne. Robimy mu miejsce i słuchajcie, to, co ja też często właśnie mówię, że ten etap bycia sobą, to jest ten etap, nie wiem, bycia sobą, pozwalanie sobie na bycie sobą właśnie, nawet mówienie takich rzeczy, jak ja tutaj mówię, że często do mnie mówicie, że nie wiem, że takie bardzo prywatne rzeczy mówię, że nie mam takich właśnie jakby kompleksów czy zahamowań, żeby czegoś nie mówić, żeby coś udawać, żeby coś, wiecie. To jest piękne właśnie, bo stajesz się coraz bardziej sobą. Kiedy całe nawrócenie zaczyna się od nawrotu myśli, nawrotu umysłu, pracy ze sobą, wypełnianie nawet, nie chcę tutaj brzmieć jak sprzedawca, ale po prostu jeśli potrzebujecie narzędzia, żeby pracować z tymi własnymi myślami, żeby przeprojektowywać umysł, to jest to świetne narzędzie, przy którym płakałam wiele razy, jak wspomniałam, dlatego, że po prostu napisałam dany dzień
I sama się zachwyciłam tym, co napisałam, czyli tak jakby czułam się, że tak jakby to przeze mnie przepływa. Ja się nie siłowałam z tym tekstem, jak to napisać, żeby to było tak śmak. Czasami jest z nim pełno też jakiś, że się coś powtarza i tak dalej, dlatego że to jest po prostu strumień świadomości. To nie jest dziennik, który się opiera na racjonalizmie, na logice, tak? Nie wiem, tak, zrobię to, to się sprzeda, tak, zrobię to, to będzie działać, tak i tak dalej. Nie, to jest dziennik, który został napisany przez, nie wiem, jakby przepływ przeze mnie. Dlatego mówię często, że tak płakałam wiele razy, bo po prostu czułam, że coś przeze mnie przepłynęło. Coś przeze mnie przepłynęło i dlatego mnie tak to wzruszało, że jakie to życie nasze może być piękne, kiedy zaczynamy z tym umysłem pracować, sprzątać w nim, zamiatać w kąt te myśli, które nam nie służą, skupiać się na tych myślach jasnych, bo te efekty w postaci naszego samopoczucia, w postaci manifestowania się potem w naszym życiu, że już zaczynamy wychodzić z jakiegoś może nawet toksycznego środowiska, a dołączają do nas ludzie, którzy z nami po prostu dostrajają się, my się dostrajamy, z którymi dostrajamy się wzajemnie do swoich wibracji i te wibracje nie są już na poziomie żalu, strachu, tylko są wyższe, są po prostu unoszące nas i nasze życie nabiera zupełnie innej jakości. Dlatego tak bardzo polecam, czy ten dziennik, czy te transmisje, czy te książki, cokolwiek tylko czujecie, że jest bliskie, narzędzie, które jest Wam bliskie, żeby sobie w tym po prostu pomagać, stymulować się do tego, bo przez jakiś czas będzie to wymagać stymulacji, tak? Bo to jest nawyk myślenia, ale za chwilę zaobserwujemy, tak jak tutaj już niektóre dziewczyny z Was piszą, to jest takie cudne, że już obserwuję pierwsze efekty, już obserwuję pierwsze efekty, więc będziemy obserwować te pierwsze efekty, ale jak te pierwsze efekty przyjdą, ważne jest, żeby się nie wystraszyć. Też Melody Fletcher o tym pisze, że niektórzy zawracają z tej drogi, bo się wystraszają, że zaczyna się w ich życiu tak dużo zmieniać, że się wystraszają. I słuchajcie, na koniec, już kończę. Jeśli w naszym życiu dominowały przez długo emocje żalu, strachu i tak dalej, jakieś może zawiści czy coś, to nasze ciało jest po prostu do tego przyzwyczajone. To jest jak narkotyk. I świadomość tego, że to jest jak narkotyk i nasze ciało będzie jakby nam podpowiadać, to jest też ten opór, o którym była mowa i będzie w kursie, który już niedługo będzie dostępny, ale ten opór, to jest ten opór, że nasze ciało jest przyzwyczajone do danych emocji, bo było też wiele razy powiedziane, że umysł jest największym alchemikiem świata. Nasze myśli przetwarza na po prostu nasze emocje i tym dokarmia nasze ciało, tak? Każdą naszą krew, każdą komórkę dokarmia dosłownie chemią, która odpowiada jakości myśli. Albo są to endorfiny, albo jest to jakiś kortyzol, no, albo oksytocyna. Przeróżne są te hormony, ale słuchajcie, i tym dokarmia, i co chciałam powiedzieć, że zgubiłam się. Czyli znowu muszę wysłać polecenie i poczekać na odpowiedź. Bo podświadomość podsunie odpowiedź. Co miałam na myśli? Miałam coś pięknego na myśli, ale słuchajcie, dobra, bo nie chcę już przedłużać, że nasz, dobra, to jest takie piękne, odpuścić, tylko odpuścić w sobie, że nasze ciało będzie dążyć do tego, do czego jest przyzwyczajone, jak w narkozie. I jeśli karmiłyśmy przez wiele lat nasze ciało takimi emocjami, stanami emocjonalnymi, nie wiem, może depresji, może jakiejś rozpaczy, może żalu i tak dalej,
to nasze ciało jest do tego przyzwyczajone i jeśli my chcemy, nagle zaczynamy sprzątać swój umysł, zaczynamy te myśli wybierać i tak dalej, słuchajcie, to może przyjść kryzys, bo nasze ciało będzie się domagać tego, czym było karmione do tej pory. To jest jak narkoza. Ale my mamy wolność wyboru. Mamy siłę woli i możemy to zmienić. Zmieniając to każdego dnia, nasze ciało zacznie się przyzwyczajać do zupełnie innych emocji. Boże, jaka to jest wiedza. Jaki miałam cud w sobotę? Miałam taki cud właśnie, Ania, że miałam coś mega trudnego dla mnie wyzwaniowego. I słuchajcie, zapisałam sobie w kalendarzu w trybie dokonanym, że to zrobiłam. W trybie dokonanym, czyli nie zapisałam sobie w kalendarzu, to jest wiedza ze szkoły neurocoachingu, bardzo polecam, kto chce tylko do tej szkoły, są wolne miejsca, dawajcie znać, jeśli chcecie do tej szkoły, nawet nie, jeśli nie widzicie się jako jakoś tam neurocoachów, ale dla samych siebie, to jest dla samych siebie niesamowite, ale certyfikacja jest i po prostu można potem to praktykować, pomagać innym. Słuchajcie, zapisałam sobie, Ania, to, co mam takiego wyzwaniowego do zrobienia, a bardzo to było dla mnie wyzwaniowe na sobotę, bo miałam bardzo duży ból głowy, nie wiem skąd, zapisałam sobie to w trybie dokonanym i po prostu zamknęłam sobie oczy na chwilę i sobie wyobraziłam, że to zrobiłam. Mój umysł i moje ciało, moje emocje przeniosły się do tego stanu, jakbym to już zrobiła. I słuchajcie, po paru minutach otworzyłam oczy, ból głowy nawet mi przeszedł, otworzyłam oczy i po prostu zrobiłam to w parę minut. Niesamowite to jest. Zrobiłam to w parę minut. No, naprawdę. Niesamowite to jest. To jest tak samo, kiedyś miałam taką sytuację, że się zakopałam samochodem w kałuży. Błoto było totalne, pomyliłam sobie gdzieś jakieś tam ulice i kosmetyki na marginesie zawoziłam do kobiety i pomyliłam sobie ulicę, wjechałam w takie błoto, że po prostu nie mogłam z tego wyjechać. I słuchajcie, najpierw poszukałam jakiejś tam pomocy, żadnej pomocy znikąd, ale potem tak, usiadłam i sobie pomyślałam, odpuszczam tę sytuację. Ufam sobie, że przyjdzie do mnie rozwiązanie. Odpuszczam tę sytuację. I odpuściłam totalnie. Słuchajcie, wpadł mi do głowy pomysł, że w bagażniku miałam taki gruby karton, po kosmetykach właśnie. Gruby bardzo karton. To jest, ja nie wiem w ogóle, czego ja to mówię. Ale zmięłam ten karton i włożyłam pod koło, które utkwiło po prostu w tym błocie. Wyobraźcie sobie, że koło przejechało i znowu utkwiło w błocie, więc wyobraźcie sobie, jakie tam było błoto. To w ogóle jest niesamowite, że coś takiego zrobiłam. Więc przejechało przez ten karton złożony, znowu utkwiło w błocie, więc przełożyłam znowu karton, znowu pod to samo koło, jako kolejny odcinek i znowu przejechało i znowu się zatopiło w błocie, więc znowu przełożyłam ten karton i trzy razy tak przekładałam, aż po prostu samochód złapał przyczepność i wyjechałam. Ale nie wpadłabym na ten pomysł, gdybym nie odpuściła, czyli nie zaufała sobie. To jest ten etap pozwolić sobie bycia sobą i odpuścić, nie robić rzeczy na siłę, tylko zaufać po prostu, że rozwiązanie przyjdzie. Wtedy w swoim umyśle, możecie sobie tak zrobić, jeśli macie jakiś problem, w swoim umyśle nie koncentrujemy się na problemie, tylko w swoim umyśle przenosimy się jakby i w swoim ciele, czyli trzeba generować te emocje, które już nastąpią po rozwiązaniu tego problemu. Już trzeba generować je dzisiaj. Przepraszam, tak się poprawiam, ale nie mogę dojść do ładu z tymi włosami. Więc trzeba generować w sobie emocje, jakby ten problem już był rozwiązany. Tę pewność właśnie, że ten problem jest już rozwiązany, czyli ufam, że to rozwiązanie jest. Ufam, że to rozwiązanie jest. I przenosimy się wtedy w swoim umyśle, w swoim ciele, w swoich emocjach na poziom wibracji, na którym występuje rozwiązanie tego problemu. To jest takie niesamowite. Dobra, tak? Możecie bardzo mocno podziękować serduchami teraz, bo dałam Wam właśnie receptę na rozwiązywanie problemów. To jest...
Zapraszam Was do praktykowania tego, nie jako czarną magię, nie, bo mi nie chodzi o to, słuchajcie, ja wierzę w Boga, ja po prostu wierzę, że to Bóg nam stworzył taki potencjał, tak? Przecież Bóg w nas stworzył wyobraźnię, Bóg w nas stworzył możliwość wiary, Bóg w nas stworzył siłę woli, Bóg w nas stworzył, nie wiem, pomysłowość, kreatywność. Bóg nam stworzył mózg, który na różnych falach myśli po prostu są na różnych częstotliwościach. Bóg nam stworzył wolność wyboru w swoich umysłach. Przecież mówi nam. Przecież mówi nam to jasno, że mamy wolność wyboru tego, co myślimy. I poleca nam myśleć w dany sposób. Jeśli wybierzemy ten sposób, to nasze życie będzie pełne właśnie cudów, pełne obfitości, nie? Dziękuję, że jesteście, strasznie przedłużyłam, ale no co zrobić, jak człowieka to fascynuje. Popatrzcie, na jakich ja jestem w wibracjach, jak o tym mówię. Dobra, bo ja też mam jakiś pewien problem na dziś, znaczy w sensie wyzwanie, zmienić trzeba słownictwo, więc teraz przenoszę się na poziom jego rozwiązania. I jeśli wy czujecie też taką potrzebę, jesteście w jakiejś sytuacji trudnej, po prostu postymulujcie się, poćwiczcie, zróbcie zabawę nawet sobie z tego zróbcie. Eksperyment. Nie musicie w to wierzyć. Możecie po prostu sobie z tym poeksperymentować, ale dopóki nie będzie w to wiary, to też eksperyment prawdopodobnie nie zadziała, chociaż może, nie wiem, dużo nie wiemy. Właściwie to jeszcze nic nie wiemy. I dla mnie to jest fascynujące, że nic nie wiemy, że życie jest taką piękną tajemnicą i my jesteśmy tajemnicą. Zatem ci, którzy nie wierzą, to czy nie mają szans? Nie, mają szansę, mogą się stymulować do zwiększania wiary, chyba bym tak powiedziała. Wiesz, Ania, tak sobie myślę. Wiarę w to, mam na myśli, że wiarę w to, że możesz to zrobić, że nie wiem, masz w sobie ten potencjał. Wiesz, każdy ma tutaj swój system przekonań, wierzenia, tak? Jedni wierzą w Boga, drudzy wierzą w jakiś absolut, trzeci wierzą w jakąś nieskończoną inteligencję, kolejni wierzą we wszechświat. Każdy ma swoje nazewnictwo, to w co wierzy, tak? Ja mówię o Bogu, bo ja wierzę, że to Bóg wszystko stworzył. Inni wierzą, nie wiem, mówią, że to wszechświat jest taki doskonały i nazywają to wszystko wszechświatem. Ja wierzę, że to Bóg stworzył wszechświat. Każdy wierzy w to, co tam uważa sobie i nie chodzi o to, żebyśmy tutaj o tym, ale zwiększać wiarę możemy w zależności, możemy zwiększać wiarę niezależnie od tego, w co wierzymy. Czy we wszechświat, czy w inteligencję, czy w absolut, czy po prostu... kto jak sobie po swojemu chce, ale możemy zwiększać wiarę. Czyli na przykład możemy zadać sobie pytanie, już odpowiadając tutaj na Ani, mogę sobie zadać pytanie, co musiałoby się na przykład wydarzyć, żebym bardziej uwierzyła. Tak? Mogę zadać sobie pytanie w skali od 1 do 10, jak mocno wierzę, że to ma sens na przykład, albo że to się może wydarzyć. Tak? I jeśli moja odpowiedź będzie, nie wiem, na przykład 5, czyli nijak nie wierzę, nie wiem, czy wierzyć, to mogę sobie zadać pytanie, co musiałoby się stać, żebym uwierzyła na 6 na przykład. Co musiałoby się stać, albo czego musiałabym się dowiedzieć, żeby uwierzyć. Albo jak musiałabym myśleć, żeby uwierzyć bardziej. Nie? Możemy stymulować się również do wiary. To jest piękne. To jest piękne w ogóle, często spotykane, że jeśli... jakby to powiedzieć, że możemy, jeśli na przykład dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że nie wierzymy, ale no gdzieś nas do tego ciągnie i chcielibyśmy tę wiarę podnieść, bo coś czujemy, że to jakoś może mieć sens, ale gdzieś jesteśmy sceptyczni, to zawsze też możemy odpuścić i nie siłować się z tą wiarą. Nie siłować się z tą wiarą, odpuścić ją. Po prostu, tak jak często też wspominam o takiej książce Moniki Juraszek, że ona po prostu tak się siłowała w swoim życiu, miała też chorobę i nikt jej nie potrafił wyleczyć i już jej było tak trudno i ona opisuje w tej swojej książce, że po prostu odpuściła, przyszedł do niej taki moment, że już miała tak dość, że odpuściła,
Czyli jakby zwolniła się w niej przestrzeń, energia zaczęła przepływać przez jej ciało i zaczęły w jej życiu dziać się po prostu cuda. Nawet z choroby się sama wyleczyła. Monika Juraszek, potęga pięknego umysłu chyba. Wrzucę wam zdjęcie w komentarzu. Ok? Czy jeszcze chcecie coś, dziewczyny, jeszcze dodać, ująć, podważyć? Jeśli w coś nie wierzycie, dawajcie znać, bo to jest, słuchajcie, to jest to, co ja gdzieś do mnie, mi do mnie przemawia, tak? Ale mogę nie mieć racji. I to sobie mocno zastrzegam, to prawo, że mogę nie mieć racji. Wszyscy się w naszym życiu gdzieś tam posuwamy w swoim rozwoju, w swojej świadomości, w swojej wierze również. Więc to może wcale nie być do końca tak. I pewnie tak nie jest, bo życie jest niesamowitą tajemnicą. Sądzę, że nie wolno narzucać swojego systemu wartości innym. Dokładnie, tak. Dlatego mówię. Nawet Bóg nie narzuca swojego systemu. Nawet nikomu nie mówi, ty masz wierzyć i koniec, tak? Nie, mówi, masz wolność. Myśl jak chcesz. Ja ci sugeruję wybierać myśli pozytywne, bo to ci po prostu służy. No, czy Bóg, czy prawo wibracji, czy prawo przyciągania, czy wszechświat, jakkolwiek sobie to nazwiemy, nie? To właśnie prawa wszechświata o tym mówią, że to nam po prostu, takie myślenie nam służy albo nie służy, nie? Dobra, tyle kończę, bo strasznie długo dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Dobrego dnia. Zapraszam do studiowania. Melody Fletcher, Świadome Otrzymywanie, Davida Hawkinsa, dziennika. Zapraszam do dzielenia się też tymi transmisjami w swoim środowisku. Dobra, kończę. Wszystkiego dobrego.